starostwie powiatowym w Łukowie odbyło się oficjalne przekazanie czapraków dla Stowarzyszenia Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji. Przekazania dokonali przewodniczący Rady Powiatu w Łukowie Władysław Karaś, starosta łukowski Janusz Kozioł oraz wicestarosta łukowski Krzysztof Tymoszuk. W imieniu Stowarzyszenia Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji czapraki odebrali komendant Andrzej Nowak, sekretarz Jolanta Nowak, skarbnik Joanna Załęgowska i kwatermistrz Tadeusz Brzozowski. Z wielką radością spotykamy się z przedstawicielami Konnej Straży Ochrony Tradycji i Przyrody, by wręczyć upominki, które zakupiliśmy z Funduszu Ochrony Środowiska. A te upominki są między innymi wyrazem wdzięczności za współpracę, która od kilku już lat się rozwija. Ostatni taki znakomity przykład tej dobrej współpracy to wspólne obchody Święta Wojska Polskiego w sierpniu ubiegłego roku tu w Łukowie ze znaczącym udziałem właśnie z Konnej Straży Ochrony Przyrody. Niech te nasze upominki jak najlepiej służą waszemu stowarzyszeniu, niech pomogą w rozwijaniu działalności, w rozszerzaniu tej działalności, no i w pogłębianiu naszej dalszej współpracy. Tą swoją działalność rozszerzajcie dlatego, że nawiązuje ona do tradycji, do przeszłości, a przecież jest to coś takiego niezwykłego, wspaniałego, co powinno być kultywowane. Cieszę się, że działacie na naszym terenie, a te nasze upominki będą promowały powiat, bo funkcjonujecie w powiatach sąsiednich i to dobre imię o naszym powiecie, o naszej współpracy będziecie przenosili na waszych rumakach w dal. W imieniu koleżanek i kolegów z Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji bardzo serdecznie dziękujemy. Te czapraki są fantastyczne. Tak jak pan wspomniał, będą również niosły dobre imię ziemi łukowskiej w sąsiednich powiatach i nie tylko. Natomiast jest nam niezmiernie miło, że dostajemy to właśnie od państwa, od włodarzy ziemi łukowskiej, tym bardziej, że my jako Stowarzyszenie Konne jesteśmy też nośnikami tradycji kawaleryjskich, a przed wojną Łuków był potężnym garnizonem wojskowym, garnizonem kawaleryjskim. Był tutaj ośrodek zapasowy brygady kawalerii, także my też o tym pamiętamy i tym bardziej nam jest miło. Również cieszymy się bardzo, że dostajemy to od państwa, od łukowian, tym bardziej, że są tutaj piękne perły również przyrody ziemi łukowskiej, chociażby w postaci jednego z najstarszych, największych rezerwatów Jata. To jest tylko symbolicznie, bo ten jest 25 jednostek. Po rozłożeniu to wygląda tak solidnie, tak? Przepiękne, tak. To są bardzo solidne. To się na konika kładzie, tak? Tak, pod tym siodło. Do tyłu. Tak, i na to siodło. Z jednej strony jest logo Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji i to są właśnie te barwy, o których mówiliśmy, czyli szmaragdowo-amarantowe. Barwy pierwszego pułku strzelców konnych. I logo ziemi łukowskiej. Bardzo pięknie. Chcielibyśmy się odwdzięczyć w takiej skromnej formie, aczkolwiek ta skromna forma to jest dla nas dużo pracy, bo te piosenki, które są w tym śpiewniku, śpiewnik pod tytułem Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni, został opracowany, jest stale właściwie opracowany przez nas, opracowywany. Co roku są nowe edycje śpiewnika, staramy się dokładać nowe piosenki. Są to piosenki i patriotyczne, wojskowe, ludowe, również piosenki innych narodów. Frywolne. Także i piosenki również frywolne. Żółte strony to frywolne. I ostatnio zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to my chyba służymy pieśnią, żeby je przekazywać dalej, że to nie to, że piosenki służą nam do tego, żeby się dobrze czuć, tylko my służymy im, żeby je przekazywać w przeszłość. Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami, więc nie dopuści upaść żadnej klęsce. Wszak póki On był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy. Wszak póki On był z naszymi
ojcami, byli zwycięzcy. Czapraki dla koni wraz z naszywkami logo powiatu łukowskiego oraz Stowarzyszenia Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji zostały zakupione ze środków budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Pieniądze zostały przeznaczone w ramach wsparcia działalności w zakresie edukacji ekologicznej, propagowania działalności proekologicznych prowadzonych wśród dzieci i młodzieży oraz upowszechniania dziedzictwa przyrodniczego.